Kupiliśmy ulepa. Będziemy lepić. Kuzle. Ale jak ładnie pospawany. Normalnie, pięknie. Wszystko luźne. Koło też luz ma. No to amorek jest ładny, fajny. Lepiej wygląda jeszcze. Typowo chińskie. Chociaż to też jest jakiś Chińczyk. Z przodu... Nie, z przodu nie ma takich luzów. O. Próba od Amora. To jest wszystko tak skręcone! Pełna prawda. No. Ręką można wykręcać te śrubki w tym. Wszystkie plastiki do pospawania. Oby jeździ. Z przodu hamulec jest. Z tyłu nie ma zacisku, więc nie będzie hamulca. Tylko przedni. Tak, prezes się postarał sobie zrobić furę. Takie było mocowanie. Jakie było mocowanie? No właśnie, takie było mocowanie. Pochorklane. To jest różnica? Jest różnica. Wzmocnienie. Spawi mnie tam, gdzie pochodzę. Obok. Jedno jest pewne. Jakiś Janusz tu był. A my dalej będziemy januszować trochę, ale trochę lepiej, żeby to było trochę porządniej przyjanuszowane, żeby się nie zabić. No. Trochę się go omaluje, osprejuje i będzie maszyna awaryjna. Byle tylko, żeby to jeszcze jechało. Zobaczymy, czy da radę na tym 102.5 silniku, czy trzeba będzie większego szukać. Albo jak będzie okazja, żeby kupić większy silnik, to wtedy od razu większy. Żeby to jakoś ujechało. Czyli znowu wyciągamy gaźnik. Po raz kolejny. Ale co teraz w tym gaźniku zrobisz? Nowy kupić. Nie wiem.
To ja nie wiem, czy z tym kurde filterkiem zrobić. Chyba jest filterka, to ja za długo raczej nie pojeżdżę. No to nie wiem, podłącz filterek i zobaczymy, czy odpali. Bez filterka odpala. A wcześniej nie odpalał. Jak miał filterek? A nie wiem, gdzie mi to. Zobaczymy, czy odpali, bo będzie miał. Dziś miałam rację, co do filterka. Żeby go wyciągnąć, żeby opalał. To sobie ją obmieć. No i 18 bym się powiedziała. Zajmie się chodziło. Tylko no stop jakieś kurwa trupy zasrane. Pizdę. Trzeba będzie tu podłożyć. Pip. Jak tak dalej będzie, to kurwa muszę tego skuterem no, wyjść. Tak, kupiłam sobie, wiesz? Bala, kurwa. Janusz przyjechał. Jednak kurwa chińskie gówna. Ze swoją Yamahą. Oczywiście do serwisu. No powiedz, co się stało. No to nic się nie stało. No jest. Co to no powiedz. A to co? Tak, tak. Tak, tak. Nie, ja to przeręcę pogodzić. Co to było? Łożyska? Tuleje na wahaczu. Tuleje na wahaczu. Tyle kurwa człowieku. I znowu rozbieranie. Do soboty to zrobię, to będzie cud chyba kurwa. Teraz muszę łańcuch zamówić znowu. I człowieku kurwa. Dobrze, że mam smarta, nie? Bo bym chyba kurwa za przesyłkę, to bym kurwa zapłacił taki grocie, że to jest masakra. Chociaż odpala już kurwa, chodzi się. Muszę wam pokazać. Załatwił Janusz nam siedzenie. Ja takie piękne zrobiłam, a on się uparł, że nie, on załatwi, że ładne będzie. Co jest? O, i takie coś zrobił. Kurwa, to do znowu taka. Dobra, na dzień dzisiejszy siedzenie wygląda tak. Pięknie. Proszę bardzo. A moje było takie ładne. Łatwe do wymiany. Chuj siedzenie, kurwa gówno nie jeździ. No właśnie, ale on nie jeździ. No, w sumie posiedzieć sobie będzie można, chociaż dobrze, że kolanko dotarło, nie? Wydech zrobiony już jest tak, że... No. Nie muszę dojść do tego kurwa akumulatora i z mojego pada wyciągnąć. Ale co, kupiliśmy hamulec. No, zacisk zamówiłem. Nie? Zacisk i nie pasuje. Co ty gadasz? Tarcza za duża. No nie, bo to nie jest od tego gówna, nie? Ten zacisk. Najpierw jeden zamówiliśmy? Ale robiłem pomiary, kurwa. Mówię, będzie dobrze. No to masz pomiary. Kurwa ten. Jak to się mówi? Jak to się nazywa? Tolerancja 2 cm. Łapie, kurwa, co tu się dzieje, to że jest nie do pisania. No. Ja muszę jeszcze odizolować właśnie fit powietrza, żeby mi się nie grzał, nie? Jak prezes nie zacznie nim rzucać, to będzie dobrze. A już mu nerwy puszczają. Pasta sobie na kwiat dałeś? No nie wiem, nie wiem, tu jest wszystko już gdzieś. Nie wiem, zważ na stole czy nie, tu jest. Tu już wszędzie już wszystko znowu dzisiaj. Dobrze, że przedni hamulec jest chociaż, to będę miał się jakoś zatrzymać, jak nie?
A chodźmy na tego wysokiego drzewa. Trzeba wyregulować. Powiedz, czemu się nie przejedziesz? Bo jest do dupy, kurwa. Ale co? To jest chińskie. No. I co się stało? Czemu nie przejedziesz? Ja bym go kurwa spolął, kurwa, bo już. Prezes się nie przejedzie, bo się okazało, że jest łańcuch popsuty. I wchodzi na zęby. I jest dup. I trzeba znowu zamówić. O, słony na łańcuch może założyć predatora. Ludzie będą myśleli, że ma 5 biegów. Od predatora została? No. O. No ale chuj, nie ma śrubki, żeby przypięcić. Mhm. Śrubka jest nawet... To co ci się udał prezes dzisiaj zrobić? Spierdolić wszystko. Kurde, nie. Hamulec z tyłu. A co? Jej, mamy hamulec w ulepie. A już myśleliśmy, że nie będziemy mieć. Ale prezes coś tam potworzył. Potworzył. I jest hamulec. Jest sukces. Łańcuch doszedł dzisiaj. Za chwilę jazda próbna. Nie? Prezes pojedzie się przejechać. No trochę, bo miał mało. Tego odpal. Zobaczymy jak chodzi. By się z dnia jedzie. Zabory? Co sobie prezes założył z przodu? Predatora! Takie ulepszenie! Jak wrażenia? Dalej to już jest, na jedynce wiesz, jakoś tam jeszcze pociągnie, ale no. Dalej to już tak słabo. 102,5. Demon to nie będzie, zwłaszcza chiński. 102,5. Ale widać, na czwórce jakoś się dławi jeszcze. Mhm. Dużo paliwa, że mojnicę chyba opuścić mi się tutaj. No to musisz pokombinować później. Projekt ulep ukończony. Tak się prezentuje. Brakuje mu tych bocznych boczków, o. Tych boczków mi brakuje. No i ogon chyba, nie wiem, od 110. Jakiś taki mały.
nie wiem, oryginalnego nie było. Taki dostaliśmy z ramą. Także tu kiedyś może się dokupi, jak się gdzieś trafi. Już jest oznaczony, naznaczony. Jakoś wygląda. Nie jest źle. Teraz tylko musi jeździć. Zobaczymy, jak długo pojeździ.